dzisiaj opowiem i pokażę wokoscreen bo dzięki temu programikowi w Ubuntu Studio 17.04 zdecydowałem się ro robić ten vlog dzienniczek, wideo wcześniej znałem Vocal screen z takiej dystrybucji Netrane 16 i to mi się bardzo podobało, ale to dzia działało tam bez dźwięku, niestety. Także ograniczone możliwości. Tutaj natomiast mamy yy, znacznie, znacznie więcej. Niestety nie można tego za bardzo na żywo pokazać, yy, co, się, co tam można pozmieniać. Także jak widzicie, są te. Opcje wyszarzałe, ale wcześniej zrobiłem parę zdjęć ekranu. Na których mam nadzieję, widać, jaki jest, jak, tak wygląda na peł, nagrywanie na pełnym ekranie. To jest. Jak widzicie, byłoby 1366x768. E, to jest ta zakładka, gdzie można sobie... Ja tutaj y, włączam u, mikrofon USB i monitor y, of building audio and analog stereo. Tutaj normalnie jest domyślnie jako format MKV, czyli matrioszka, ale ja przełączam to na MP4, bo to jest taki troszeczkę bardziej uniwersalny format. Dalej, to się sam trochę zdziwiłem, że używają do. Nagrywania tego pulpitu. Taki program FFmpeg. To jest świetna rzecz, ale normalnie yy, to jest z, z linii poleceń uruchamiane i dosyć tr trudne. Trzeba się tam nauczyć tych różnych opcji. A tutaj, jak widać, jest to stosunkowo proste. Tak wygląda. Jeżeli chce się y, nagrywać jakiś obszar ekranu, to jest to, co ja w tej chwili robię. Dlatego, że y, preferowany format w y, YouTube to jest. Aha, tylko tutaj sobie właśnie skończę zdanie. Preferowany format to jest 1280 na 700 20. To jest HD, czyli wysokiej rozdzielczości, high definition. Tutaj jest taki. Są takie opcje, że można ustawić sobie na pulpicie różne, różne tła, różne tapety. Ja takie bardziej ciemne sobie wybrałem na tą sesję. I tutaj, że można zlikwidować tym, te wszystkie ikony na pulpicie. Zrobiłem NAN i zniknęły. I teraz yy, właśnie to nagrywanie pewnego fragmentu ekranu. O, i tutaj tak, ja to widzę yy, przed. W momencie, kiedy zaczynam nagrywanie. Później tym minusikiem wysyłam yy, obraz tej aplikacji do na pasek poleceń, żeby się tutaj nie, nie pokazywał. No i tak to wygląda w, w momencie, kiedy zaczynam. Aha, tutaj jest widać, że jak się najedzie na ten guzik start, to pokazuje, że to można alternatywnie zrobić Ctrl-Shift-F10, tutaj na stop Ctrl-Shift-F11 i na pauza to, to jest Ctrl-Shift-F12. No, także wróciliśmy do początku. Jeżeli nie macie jeszcze Ubuntu Studio 17.04, to gorąco Wam polecam. Może w kilku następnych odcinkach wyjaśnię bardziej szczegółowo, jak się do tego zabrać i dlaczego w ogóle się w to bawić. A na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Ctrl Shift F11.